Macie czasami wrażenie, że ta kamera jest jakoś tak krzywo, czy ja krzywo patrzę? Dobra, nieważne. Awe, ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem znajomy, tak. Jestem znajomy Szoguna, to jest Zmierzch Samurajów, Szogun, Total War, kampania Aizu. Nie wiem, czy dobrze to powiem, Aizu, Aizizu. No tych czarno-żółtych, no. Łapka w górę, soczysty komentarz. Dzisiaj będzie ekspansji ciąg dalszy, bo po wczorajszym genialnym ruchu, a wy już mówiście, kończ tą serię, znowu podejść, a ja nie, jestem mistrzem talworów, ja zawsze wyciągnę tą serię, nawet jak przegrywam. Problem jednak jest taki, że dajcie za mało łapę w górę i soczysty komentarz. Kurde, spokojnie króliczku, bo znowu ci się żydo królik odpala, spokojnie, zacznij normalnie grać. Problem jest taki, że nam wybuchło powstanie. Ja tego powstania nie przewidziałem, znaczy, że ono będzie aż tak silne. Problem jest też taki, że tutaj niszczyłem dojo i to dojo dawało nam kolejny slot, jeżeli chodzi o rekrutację. Mi się tylko jedna jednostka zrekrutowała, no i to jest troszeczkę problematyczne. Więc co my zrobimy? Spróbujemy na razie z tym klanem, z którym walczymy, zawiązać zawieszenie broni, bo jak pamiętacie na końcu poprzedniego odcinka, oni tam weszli w las, ja wiem, że oni tam siedzą z zasadzką. Jeżeli ja pójdę do przodu, no to oni mnie przechwycą, będzie zasadzka, no i będzie dość nieprzyjemnie, bo ja mam dość słabe jednostki, mnie po prostu rozgromią. Poza tym, no mam jedną armię i na dwa fronty walczyć nie mogę, a z chęcią bym na razie rozgromił tych buntowników, więc słuchaj panie Sendai. Dam ci rozejm, dam ci prawo przemarszu. Wymiana zakładników? Prześlij żądania. I daj ty mi zawieszenie broni, co? Ja mam ci płacić za zawieszenie broni? Ciebie chyba porąbało. No to elo, walczymy dalej. Do końca, kuła, do końca walczymy. Handeli mogę robić. Wakajajama? Ty, Wakajajama, daj ty handel. Handeli. Zapłacisz mi. Poznajmy dyplomaty na początku się odpowiadać. Trudno, dobra, dawaj 1000 dukatów. Handeli. Mogłem więcej zarządzać. Teoretycznie mógłbym zapisywać i próbować brać więcej. Jak się nie zgodzą, to najwyżej. Znaczy, jak się zgodzą, to wczytać i znowu dać więcej, zarządzać. Jak się zgodzą, to znowu wczytać, zarządzać więcej. Nie, dobra, znowu Żydo Królik się odpalił. Spokojnie, króliczku. Mogę jeszcze z kolejnymi handlować? Handeli. Nie mogę już więcej handlować. Za mało szlaków handlowych. 2400. I teraz pytanie, bo ja sobie miałem kilka dni przerwy. Jak to wygląda z podatkami? Wy jesteście nie to. Czekajcie, zaraz coś powiem. Czy ja podnosiłem podatki? Bo ja znowu mógłbym podnieść podatki, ale jak to było ostatnio, to się zmontuje. Dobra, na razie zostawmy tak jak jest. Dziękuję, że mi powiedzieliście, że ja mogę tutaj za pomocą technologii podnieść honor daimyo. Bo nawet nie wiedziałem, że mogę coś takiego zrobić. Więc skończymy sobie tą służbę kolonialną i pójdziemy. To mi dał nowocześnienie. Polecimy na razie tutaj, to jest plus 2 do zadowolenia w całym rodzie, plus 2. Oraz spróbujemy podnieść honor daimyo. Tutaj mogę sobie jeden podnieść. Na razie technologię wojskową zostawiamy, no trzeba na razie ekonomicznie zbustować ten kraj, dobra. Ale teraz przejdźmy do rzeczy ważnych. Skoro ja nie mogę wtedy pójść i to w sumie pójście tutaj mi nic nie da. Oni gdzieś tutaj chyba w tym lesie siedzą, więc mnie przechwycą. Co ja zrobię? Całą tą armię skieruję na południe. Może odpukać, może się tak zdarzyć, że ta armia, ona dojdzie w jedną turę. No problem jest taki, że oni dojdą w jedną turę i mogą mi, to są buntownicy. A to są powstańcy, to nie jest żadna frakcja, to po prostu buntownicy będą. To spoko, nawet mogę to odbić, jak stracę to mogę odbić, ale spróbujmy tego obronić. Tu mi zrekrutuje jedno... Tak, ona i tak się jedną turę, zrekrutuje mi wolę strzelców jeden oddział. Wycofnijcie mi do tego miasta. O, świetnie. Nawet z włączonymi podatkami. Zwerbujesz mi tu kolejny oddział, mam 4000. Skąd ja mam 4000? No bogactwo i przepych. I o to chodziło. Dobra, Fukushima kochana. Port trzeba naprawić i nie naprawimy, bo mi niszczą. Szkoła... koszary. Koszary mogę zrobić. A czy ja nie chciałem tam przypadkiem artylerii lepszej zbudować? Gdzie ta artyleria? Tu jest to Hitachi. Poligon artyleryjski. Dział Patriota. Parota. O tak. O tak. Rób mi tak jeszcze. Może jakąś piechotę byśmy zrekrutowali lepszą? Nie mogę, jak ta armia wygląda. Możesz awansować, super. Aha, to jest ten punkcik, który nie mamy na co wydać. Czy mogę te dwa lepsze oddziały wyciągnąć stąd? No powiedzmy, dobra, dawajcie na front. Kolej przydałoby się zbudować, ja muszę przypomnieć sobie jak to się robi. Dobra, czy coś jeszcze powinienem zrobić w tej turze? Tu podatków nie opłaca się włączać, bo w sumie i tak się już zbuntowali, więc w sumie ci, którzy tu się nie zbuntowali, niech siedzą i płacą dalej, trzeba było się buntować. W sumie jest zima, jest też minus... Kiedy nadejdzie wiosna, ziemia dusi się w mroźnym uścisku białej śmierci. Adam Mickiewicz poetą był. Kończymy turę. Mamy 1866 rok. A, o flocie zapomniałem. Zawsze o czymś zapomnę. Jak się w mediewalu zawsze zapominało o dyplomacie, który gdzieś tam podróżował po świecie i zawiązał umowy handlowe, to tutaj zapomina się o flocie, która jest zwiadowcą.
O, widzicie? Oni wyszli z tego lasu. Wyszli z tego lasu bandyty i ja wiedziałem, żeby tam nie iść. Ja muszę. Oni mieli tam no, chyba tą nowoczesną armię, chyba, nie? Czy nie? Nie zaatakował? Nie zaatakował! Co za idioto! Tu mnie ostrzelali, to ja tak wiem. Nie wiem, czy on nie wpłynie z plądrami tego portu, ale mniejsza o to. Dawaj tą armię tu. No i teraz mamy realną szansę obronić tą mieścinę. Zwłaszcza, że. O Jezus, mamy szansę to obronić. Mamy szansę to obronić. Tylko, że. Kurde, czy ten bandyta idzie mi na stolicę? O matko, ja znowu będę musiał go rozgromić w bitwie. Znowu będę musiał to zrobić. O Jezus, ile on ma jazd? Ile on ma armii? Masakra. Czy muszę go atakować? No chyba muszę. Stańmy tutaj. Tak, wiem, że ten generał może awansować. Wy mi o tym mówicie. Tylko, że ja chcę, żeby on. W sumie są aż dwa punkciki. No właśnie, tylko że ja bym chciał potem to wydać na coś lepszego. Widzenie na mapie jest słabe. Podczas zasadek. No tutaj mógłbym teoretycznie tylko to brać. Potem bym musiał polecieć tutaj. Tani walcz do dowodzenia, do skuteczności przegrupowania. Gwarantuje odporność na zmęczenie wszystkich jednostek pod dowództwem tego człowieka. No teoretycznie mogłem mu tutaj dać te busy. Na razie się wstrzymajmy. Na razie się wstrzymajmy, niech te busy czekają. Już ale ta armia mnie przeraża. Widzę coś więcej? Nie, nie widzę nic. Ty nie zdo. A, tu było przejście. Czemu ja naokoło szedłem? No dobra, mniejsze. Wy na razie będziecie zadowoleni. Płacić sobie możemy w całym rodzie podnieść podateczki, pieniążki w górę. Pieniążki, give mi pieniążki. O, 4000, no i super. No i o to chodziło. I będziemy ich tak nękać. Znaczy nękać, będziemy tak z nimi współpracować. Targ, jaskinia hazardu. To jest nasza stolica, nie? Zróbmy targ. Zróbmy targ, ponieważ. Jaskinia hazardu. Nie wiem, co się bardziej opłaca. To niby jest plus 2 do zadowolenia. W sumie jest minus 1 do zadowolenia, ale w sumie plus 1. Wyzeruje się. Ale to jest stolica. Tu nam boostuje handel, nie? Zróbmy targ. Zróbmy targ w naszej stolicy. W innych miastach będziemy raczej karczmy budować, żeby było to zadowolenie. Znaczy jaskinie hazardu, czy co to tam było. Okej, wszystko zrobiłem w tej turze. Za jedną turę też będziemy mieli. Chyba awansujemy, nie? 25 do szybkości badań. Okej, nowocześnie roby leci. Fajnie by było, jakby mnie zaatakowali. W ogóle jakby sobie poszli walczyć z tym klanem, tym żółtym na samej północy, a nie, że ja muszę ich armię ganiać. Nie wiem, czemu się co. Sojusz wojskowy. Słuchaj, panie Obama, ja głosuję na Trumpa, won. Tylko handeli, tylko pieniążki. Sojuszu nie chcę. Poza tym ja jestem bezpieczny. No, no nie, co za bandyty. Ominęli mnie! Co? No dobra, to ja zawijam się do miasta. Jakby chcecie mnie atakować i oblegać, spoko. Tylko problem jest taki, no właśnie, że ja tracę czas. Myślałem, że oni już tam gdzieś walczą z tym żółtym klanem. Ja będę po prostu na pleckach im osady przejmować. Tak, to jest trochę irytujące. Chyba, że poczekamy, aż zwerbujemy lepszą armię. Na razie ich będziemy trollować. No właśnie, jeszcze ten bunt. Najazd wroga, Miyagi. Niepokoje, tak, wiem, że te niepokoje narastają. Pracowano technologię, inwigilacja, otrzymano misję. Czasy są niebezpieczne, mój panie. Martwi mnie to, że za bardzo skupiamy się na rozwoju cywilnym. Zalecam udoskonalenie naszych technik wojskowych, abyśmy uzyskali przewagę w bitwie. Zbadaj technologię, przełom wojskowości. Minus 25 do kosztów budowy wszystkich budynków wojskowych, kiedy ja wygrałem prawie 5000 na artylerię. Minus 4. O kurde, ty, opłaca się to zrobić. Ale tu jest. Technologia wojskowa. Aha, bo mamy tylko jedną technologię wojskową zrobioną, no to nieźle. Uzupełnienia jednostki byłyby spoko. Unowocześnienie, premia szarży też byłoby spoko. Kawaleria z rewolwerami, mega fajna. Na multiku grałem. To jest takie. Chociaż wieże. Nie, no bo to jest osobny budynek, to się nie opłaca. Działa Armstrong! O kurwa, działa Armstrong! Robimy to, znaczy robimy to na razie, żeby mieć tego boosta. I potem pomyślimy. Dobra, ty mi zawracasz do osad. Powiedz, że wejdziesz, proszę, powiedz, że wejdziesz, powiedz, że wejdziesz, powiedz, że wejdziesz, wejdziesz, wejdziesz. Nie wszedł. Tak, dobra, ale i tak będzie brał udział w obronie osady. Daj te dwie jednostki, kochaniutki, złociutki. O Jezus, ale ty długo tutaj patatajasz. Zmniejsz mi podatki, bo oni się zbuntują w końcu. Okej. No tu niestety muszę wyłączyć podatki, bo oni nie zdążyli wejść, szkoda. Machnij strzelców, tu machnij kolejny oddział strzelców. Mamy 2800. Ty patatajasz w tą stronę. Tego portu na razie nie ma jak naprawić. Czy jeszcze mogę coś zbudować, co mi da pieniążki? Tu mogę coś zbudować. Tu mamy już jaskinię hazardu. Mógłbym posterunek zbudować. Szkoły kadetów. Czy coś mi da pieniążki? Chałupnictwo da mi pieniążki. To jest mniejsze zadowolenie. Jak to jest? Proszoguński 100%. Tak.
No machnij to chałupnictwo, potrzebuję pieniążków. Potrzebuję pieniążków, żeby wystawić drugą armię. Na dwie armie się już będzie dużo łatwiej grało. No gramy na takim poziomie trudności, że widzicie jak to jest. Wiecie co? Zrekrutuj mi te oddziały. Zrekrutuj mi troszeczkę... Aha, jeden oddział. Czarnego żółwia. Serio? Zabrakło mi 30 złotych sztabek? Ej, bo zaraz Żydokrólik się odpali. Bo zaraz się odpalę. Kurde, ale ta armia troluje. Ty no ziomek, daj ty mi zawieszenie broni. Widzisz, że tam to masz własnego wroga na... O Jezus, ale my handeli robimy. Ty weź zażądaj rozejm, masz prawo przemarszu i won z moich ziem. Pokój nie stanie się, póki twoje serce bije. Kuwa, bandyto, obaj czas tracimy. Ty byś mógł ten żółty klan tam... Jak ty się w ogóle nazywasz? Matsume. Mógłbyś go tam pocisnąć. A właśnie, a propos handeli, gdzie jest moja flota? Tu jest moja flota. Generalnie tu jesteśmy w połowie Japonii, czekajcie. Tu gdzieś będzie Kyoto, nie? Tu gdzieś. W sensie, czekajcie, my jesteśmy tu. No nieważne, płyń tędy dookoła. Może coś odkryjemy, pohandlujemy. Okej, okay, good. No jakbyśmy, wyobraźcie sobie, jakbyśmy trzymali całą tą północ, mielibyśmy tylko jedną flankę tak de facto, to moglibyśmy to jakoś sensownie puszować. I nie stanę się republiką, nie stanę się za powsze czasy republiką. Walczymy po stronie Szczuguna i będziemy walczyć po stronie Szczuguna, póki moje serduszko bije. A handeli płyną. Nie, poważnie, nie będziemy się stawać republiką, ja będę walczyć z jakąś cholerną republikę. Co za taką? O panowie, jaka tu bitwa? Ile on ma jednostek? Ale ma wyczerpanie z zimą, bo jest na nie swoim terytorium i troszeczkę oberwał. Ale on ma jednostek walczących wręcz, przecież jak to do nas się wbije, to będzie masakra. Jeszcze dodatkowe jednostki, tu mam trochę wsparcia, ha, jeden oddział. Kontroluj dużą armię. Czemu nie dostałem garnizonu z miasta? Dostałem tylko jedną tą własną jednostkę. Jeszcze powinienem mieć przynajmniej dwie jednostki z garnizonu miasta, ale spoko. Właśnie, przecież jak ja atakowałem komputera wtedy, to miał garnizon miastowy. Nie wiem, czemu mi to nie zaliczyło. Kontroluj dużą armię. Ej, od kiedy w Szczegunach jakiś update był? Kiedyś w Szczegunach można było tylko 20 jednostek kontrolować. No dobra. Nie wiem, jak my chcemy to wygrać. Musi być naprawdę perfecto mapa, bo jeżeli nie będziemy mogli wykorzystać naszych strzelców, znaczy oni tak czy siak w nas wiadą. Problem jest jeszcze to, że mają tyle tych konnych, kurwa, jari, ki, si, mi, si, walka. Nie wiem, jak my to chcemy wygrać. Kurwa, że ja nie zdążyłem wejść do tego. Czy ja mogłem się cofnąć? Była opcja, żeby się cofnąć i nie spojrzałem. Jej, co to za równina przeklęta? Dajcie jakieś wzgórze z dołem, żeby oni musieli przez bagnę się przedzierać, a my byśmy snajperzyli do nich, albo gatlingi mi dajcie. Będziemy ich kosić, kurwa, samurajowie się znaleźli. W sumie oboje teoretycznie walczymy za Szuguna, ten klan też jest proszuguński. No ale jestem proszuguński, ale jestem też imperialistą, więc no ograniczenie ze mną to pewna śmierć. Nie, serio, kmin jak to wygrać. Oni dobiegną. Jeżeli komputer mądrze zagra, to mnie zmasakruje. Co rozumiem... Oj ty, jakieś budynki. Szkoda, że ich nie mogę wykorzystać, tylko muszę się cofnąć. O Jezus, co to jest? To do czego to ma służyć? Jakiś kiosk ruchu machnęli na środku. Więc co ja mam tu zrobić? Teoretycznie... Tu jest trochę lasu. Czy ten las mogę jakoś wykorzystać? Mogę sprawić, że część oddziałów mi zniknie, ale to jest bez sensu. Lepiej jakby... Znaczy ja też mam trochę piechoty walczącej wręcz, ale moja piechota wręcz no nijak się ma do jego samurajów. A jak was rozstawić? No jak? Gdybym miał chociaż jedno działo, byłoby prościej. Ej, tu można stanąć! Ty, ale bajer. Daj tych panów. Ty, ale bajer. Ty, no dobra, okupujemy ten kiosk ruchu. Daj mi więcej piechoty. No dobra, no to wykorzystamy to. Ja nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy są. Nie wiem, czy to mi coś daje. Jak ci samuraje parują, to tam wbiegną i zrobią z nich kaszankę na tych schodach. Bo oni tu stoją, nie? Ja. No to dobra, no wykorzystajmy to, no skoro grana mówi, że ej, masz tą stanąć, no to stanę tam. Trochę piechotki. Generałów raczej machniemy...
Machniemy tu, on ma tyle jazdy, że raczej nie mogę ich nimi jakoś szarżować. Dam po jednym oddziale włóczników na plecy, znaczy na flankę, a reszty będą po prostu stanowić ewentualne wsparcie, jakby oni się wbili mi w tą piechotę, co raczej się wydarzy. Raczej na pewno się wydarzy. Machnie jeszcze oddział tych, a tutaj samurajów. No i dobra, jakoś trzeba to wygrać. Jeszcze będę miał posiłki teoretycznie. Powiedz, że do mnie podejdź, bo jak do mnie... Jezus, jakbym tu na tej górze się ustawił. Ty, no nie możesz ty się cofać. Jeszcze... No dobra, idziesz. Jakbym tu mógł się ustawić. Jedna linia strzelców, druga linia strzelców. Nie ma ich. Ty, co to mi tu biegnie? Co to jest? Powiedz, że będzie szarża. Będzie szarża? Jesteśmy schowani? My jesteśmy schowani. On mnie nie widzi. Weźcie się, przestawcie. Go, run. Ty, bo oni zaraz wyjadą. Panowie. Panowie. Wy tu jesteście. Chodźcie tu. Biegnij w nich. Weźcie, oddajcie salwę. Strzelaj. 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 Ty, no bo ich nie złapali. Co? Jak oni obok przejechali? No co tu się wydarzyło? Jak byście do tego dopuścili? Czemu oni ich nie złapali? Przecież obok staliście. O, matko święta. Wycofaj mi ten oddział. Do tyłu. No i 50 straciłem. Znaczy, rozbijają ten oddział kawalerii. Niby warto. O matka. Ale useless jesteście. Strzelaj. A może nie strzelaj, bo oni już uciekają. W sumie oddaj jedną salwę. Na plecy powinno się iść ładnie. No trochę szkoda. No to miało być tak, że oni oddają salwę, a tam gdzie ich przechwytują. No. Jeszcze trochę poszczelaj. Dobra, przestań strzelać, bo po naszych już strzelasz. Okej, good. Rozbici, rozbici. Nie spisaliście się, panowie, łapka w dół. Znaczy dla mnie w górę, dla nich w dół. Okej, wracaj do tego lasu. I tym razem się przydajcie na coś. Proszę. Dobra, wy tu biegniecie, biegniecie. Co mi tu nadchodzi? Tu dochodzi troszeczkę... Kaczizjari. Więcej Kaczizjari, o matko. Więcej piechoty, kurwa. Więcej tych samurajów na naciapajcie. O, biegną, patrzcie, potetajają, potetaj, potetaj, potetaj. Szkoda, że kawalerii przede mnie puścił. Czasami komputer robi coś takiego, że puszcza kawalerię przodem. No nie mogę tych generałów wysłać, żeby tam ich od tyłu szturchali, no bo ma za dużo jazdy. On też ma teoretycznie trochę strzelców. Ma na przykład tą piechotę poborową. Jeszcze nie ma zwykłych samurajów, tylko tych z naginatami, czy jak to tam się nazywa. No właśnie, więc tutaj szarżować kawalerią też w nich nie mogę, bo to ma boosty do walki z kawalerią. Dobra, przyspiesz mi, jak oni podbiegają. No gdzie ty po tym mieście biegasz? Chodź się bić. Ale on bardziej w sumie schodzi na lewą flankę. Nie, no tu kawaleria. Co ty kminisz, człowieku? To jest szczęście, że tu podesłałem drugi oddział tych łuczników. Tu leci coś, tu leci coś, tam dwóch generałów. Dobra, na razie czekamy. No to, my musimy się bronić, tak? On jest stroną atakującą, no i ma piechotę do walki wręcz. Jariski. Gdzie ty tam jedziesz? Się przestaw. On nie widzi, nie widzi tego oddziału. Ci, gdzie pojechali? No co ten komputer robi? Halo, on myśli. Nie, nie wolno myśleć. Co za... Ile tu jest tej jazdy? O kurczę, syn. Dawaj tych włóczników tu. Okej. Okay. Zatrzymajcie ich. Powinniście ich zatrzymać, nie? Że dwa oddziały? Może być ciężko. Jest ten drugi oddział. Dobra, chodźcie tu. Oni teoretycznie nie strzelają po naszych. No teoretycznie nie, więc powinniśmy to wygrać. Okej. Okay. Czekaj, 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 bo on tu coś dziwnego kmini. Co ty kminisz? Czemu ty mi w generałów jedziesz? Do tyłu, panowie. Obróćcie się tak. Biegnijcie w nich, może ich przechwycicie. To są samurajowie, to już nie ma żartów. O kurwa, ten oddział się przedarł! Jak on się przedarł? Nie! No i znowu szarża. O matko. Ci nasi strzelcy są bezużyteczni. Bezużyteczni. Specjalnie ich ustawiłem, żeby strzelali do nich. Nie, to dali się podejść. Cofnij się. Dobra, ale ten oddział zmasakrujecie tak średnio. Ale nie podoba mi się ta bitwa. Kompletnie mi się nie podoba. Wjechać w nich. A to jest generał w ogóle. Generała puścił. No fajnie. Łap tego, wiedź tego. Zaraz będziesz strzelać. Trup szarże. To co to są? To są też ci. Oni już biegną. A, oni biegną. Fuck. Ty musisz ich gonić, mimo wszystko. Się w nich wbijaj.
Ty walczysz? No teoretycznie nie walczysz. Teoretycznie zaraz będziesz strzelać. Ten oddział do tyłu. My tu mamy. Samurajowie. No, ci co raczej się przydadzą na tych. Masakruj ich. Masakruj. Dziękuję. Dobra, leci szarża. Strzelaj w tych. Okej, my tu rozpoczęliśmy piękny ostrzał. Dzisiaj, żeby było więcej zbliżeń. No, ale są zbliżenia, ale widzicie, że te bitwy nie są proste. Ja muszę się skupić. Kurde. Bandyty jedne. Jezu, już myślałem, że has fallen. Ci dam has fallen. 54. Kurde, bezużyteczna ta nasza milicja. Czy ty strzelasz w coś? O matko, ty nic nie strzelasz. Dzieci samurajowie są tu. Wy niby w coś strzelacie. I tu, 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 tu. Daj te dwa oddziały, wycofnijcie się. Biegnij już tutaj. Okej, good, good, good. Ty go ganiasz, dobra, ty go ganiasz. Jeden oddział za tego może być. Biegnij w nich. Strzelaj w tych. Chodźcie tu. O kurwa! Jak wyście ich puścili? No nie wierzę. Dobra, jeden oddział im spanikował, super, o to chodziło. Co tu się dzieje? Czy oni dobiegli już? O matko, wieź w nich, kaczy z Jari. Wy się cofnijcie. Wieść w nich. No i tu mi brakuje oddziałów, bo oni... Ale rozbiliśmy tą flankę. Doskonale. Cała ta kawaleria jest rozbita. Super, o to chodziło. No może nie wszyscy. Dobra, generał stąd bym wyciągnął. Co tu walczy? Wy walczycie. Dwa oddziały bym dokończył. Możecie w sumie jeszcze salwę oddać tu. Jeszcze jest sens? Nie, bardziej bym was chciał tutaj przestawić. Generał wyciągniemy. Pokażcie tą walkę z bliska. To są tak genialne walki zrobione, ale mówię, no ja muszę się tak skupić na tej bitwie. Zobaczyć, jak to wygląda. No już mi ekran polamili bandyty. Dajcie chusteczkę. O, akurat trafiliśmy jak naszego przeciął na pół. No pięknie to wygląda, no ale czas leci. A w ogóle to nasi samurajowie walczą. Ale oni obrywają. Czemu wy tak obrywacie? Bandyty. Ej. O, wrogi generał i skaput. No i to mi się podoba. Teraz tak. Wy mieliście się cofnąć. Wy na razie musicie walczyć. Wy możecie się cofnąć teoretycznie. Gdzie wy biegniecie? Wy biegniecie tutaj, tak? Cofnijcie się tutaj na razie. Strzelcie w nich. Wychodźcie, bądźcie na coś przydatni. Tłucz się z nimi, ty się tłucz z nimi cały czas. Czemu tu nie walczysz? Ty jesteś... Czemu? Co ty tu w tym lesie robisz? Kurwa, miałeś ich gonić cały czas. Useless. Wszystkich pobanuję. Wszystkich pobanuję. Dobra, go. Trzeba generałami troszeczkę powalczyć, bo to źle zaczyna wyglądać. Aha, ten oddział jednak nie ucieka. No super. Nic nie ucieka. Walczyć do końca. Do końca walczyć. Aha, cały środek mi ucieka. No zajebiście, panowie, zajebiście. Ci zmasakrowani, zmasakrowani. No powiem wam, że nie jest wesoło. Uciekają jeszcze, czy już nie? Ci uciekają, strzelaj w tych. Dzieci samurajowie. Co? Samurajowie mi uciekają? Przecież oni dopiero weszli. Skoro was nie wykorzystam. Ci stoją na tym. Dobra, stójcie na tym, masakrujcie cały czas. Może się do czegoś przydacie w końcu. Kurde, nie wiem co z nimi zrobić, bo oni stoją tak, że... Nie wiem, stań tu i strzelaj coś ten deseń. Wal po tych. Wy biegniecie, czekajcie, to jest piechota strzelecka. Strzelecka tutaj. Rozbijcie tą kawalerię, rozbijcie. Ty goń tutaj. Ci niestety środek mi pękł. Nic z tym nie zrobię. Dobra, generał jest. Super. Będziesz mi teraz szarżą tutaj. Ten razie musicie wręcz walczyć. No. Problem jest taki, że dobiegli, co było pewne, że dobiegną. O Jezus, ale to ich biegło. Trzymaj, co mi tu ucieka? Kurwa, nie uciekać mi teraz. Nie uciekają mi teraz. Daj ten drugi oddział. Rozsuń się. Gdzie ty jesteś? Dobra, poszła szarża. Go. Go, 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 go. Do tyłu, generałami. Dobra, ci wracają, super. Uformować drugą linię. To przegrywamy i to mocno. I generał zginie, to koniec. Raczej z rusznicami, dawaj tam. Chodź w sumie tu tą piechotą, bo ty strzelasz, ci niech walczą wręcz.
Mnie ktoś tu jeszcze strzela, ty jeszcze strzelasz, chodź tutaj. Dobra, kolejny generał zabity. Czekaj, czekaj, bo tu taki Saigon się dzieje, oni wszyscy biegają i uciekają jednocześnie. Stań tu. Są dwa oddziały, tak? Ty walczysz wręcz. Dobra, lewą flankę troszeczkę spuszowaliśmy, znaczy uratowaliśmy, bo są generałowie teoretycznie. Ale prawa jest rozbita kompletnie, tak. Dziwne, że ci samurajowie tak szybko uciekli, to mnie mega zasmuciło. Mega mnie to zasmuciło. Ktoś tu jeszcze walczy, wy jeszcze walczycie. Nie wiem, chodź im pomóż. To jest Kachi z Yari. Biegnij na razie tam. Odciągaj ich troszeczkę. Czemu ty nie strzasz? A, bo wy tu mieliście tam drugą linię formować. Sformuj drugą linię już w ten sposób. Wjedź w nich, zatrzymaj ich na chwilę, żeby ci się ustawili. Okej, co tu się dzieje? Ci są rozbici, rozbici. Daj tych dwóch generałów. Jedźcie w tą piechotę poborową. Piechota poborowa wstrząśnięcie. Dobra, centralna szarża, go. Go, go, go. Strzelaj w tych. Biegniecie do przodu. Co my tu mamy? Wy też gdzieś biegniecie tutaj. Okej, good. Chyba to wygramy. Co im jeszcze walczy? Tu im jeszcze walczy. Wy ich zatrzymujecie, świetnie. Tu coś wróciło? Nie, tu wszystko uciekło. Tu jest jeden oddział. Dawaj, oni cię gonią? Nie, nie gonią cię. Strzelajcie w tych teraz. Okej, tu wszyscy zmasakrowani, wszyscy zmasakrowani. Dobra, generowie niech ścigają uciekinierów. Tu cyk. Tu cyk. Reszta piechoty. Niech się przyda na coś i wykryje tą bitwę. Go. Uciekaj tędy. Dobra, tu ich pomieści. A, nie, strzelaj w nich. O Jezus. No, zabijcie tych przeklętych samurajów z ciepaczami. Strzelaj. No i nie strzelili. Dobra, wy bokiem powinniście ich masakrować. Ty strzelasz cały czas, czy jesteś w walce? Jesteś w walce, cofnij się troszeczkę. O kurwa, kolejny oddział. Wy nic nie masakrujecie, wkurza mnie to. Jedź w nich. Tu. Przestaw się, o matko. Przestaw się w sumie tak. Jejem. Wy nic nie robicie. Chodź tu, bo zaraz ci spanikują. Strzelaj w tych. Wiedź, niech mi generała gonią, bandyty. Ustaw się tutaj. Razem z tymi. Okej, okay, good. O kurwa, mi zaraz łapią tego generała. Weź tam uciekaj. Wy w sumie chodźcie tu. Czekaj tu. Okej, okay, zmasakrowani, zmasakrowani. O Jezus, jeszcze jakiś patatajec biegnie. A nie, to oni nam zmasakrowali. Co? Strzelaj w nich. Strzelaj. Okej, okay, good. Goń ich. Zmasakrowani. Halo, zabijcie ich. Zabili, zabili. Uff. O panie, wygraliśmy to. Ja pierdzielę, co tu się od... króliczyło. To nie mam pojęcia. Potrzebujemy lepszej armii. Że to jest dramat, to jest cud, że my to wygraliśmy. Komputer nie zagrał źle, tą kawalerią naprawdę mądrze musiał flankować. Ale gdyby nie mój game strategiczny, byśmy tego nie wygrali. Byśmy tego nie wygrali. Na szczęście byłem na miejscu, walczyłem za szoguna. Goń mi ty. Szkoda, że gonimy Kachi z Yari, znaczy tych z rusznicami, a nie właśnie tych Kachi z Yari, co nam tak psują krwi. Bo oni zaraz się przegrupują. Znaczy teoretycznie dochodzą dwa nowe, świeże oddziały piechoty. Dobra, weź to przyspiesz. Jeszcze możesz ubić. Teoretycznie coś tam ścigacie niby, no ale no. Pota poborowa. Kachi z Yari, weź na to. 117, goń ich. Daj drugiego generała. Kachi z Yari, zdruzgotanie. Co? A, coś w lesie się stało. Dobra, weź dobij ich jak najwięcej, żeby jak najmniej ich było w kolejnej bitwie. Ale duże straty, duże straty. Plus jest taki, że my będziemy mieli uzupełnienia. Ten baran nie będzie chciał. Cicho, prawda, macie ich gonić. W sumie nie gońcie ich, wyjdźmy z bitwy. Pyrrusowe zwycięstwo. No właśnie, pyrrusowe, no ale nie dało się chyba lepiej tego zrobić. Nie dało się. No może na prawej flance, na początku mogłem trochę bardziej tam, jak mi kawalerią wjeżdżali. Spróbujemy zawiązać z nimi zawieszenie broni. Po tej bitwie. Bo i tak nie pójdę, nie złupię im tam, znaczy nie podbiję kolejnych osad, no bo to marmię się nie dam. A
to nas tylko wyniszcza. Niech oni się biją tam z tym drugim klanem. My sobie ogarniemy armię i zaraz ich jeszcze raz zaatakujemy. No i bunt przede wszystkim zniszczymy. Więc próbujemy teraz zawiązać z nimi zawieszenie broni, potem jak rozbiliśmy im armię. No i co, przede wszystkim cofniemy się do miasta. A, jeden oddział całkowicie straciłem, no zajebiście. No, ale straty duże. Zwłaszcza, że miałem 800 więcej. Uhuhuhuhu, dobra. Wakayama. Nie wiem, kim ty jesteś. A, to jest Handeli. No to niech będzie Handeli. Im dalej na zachód, tym większa szansa na jakieś te procesarskie prowincje. Więc jak je odkryjemy, to może być tak, że je odkrywamy, oni wtedy powiedzą, no siema, wojna. No przestań mi plądrować okolice, bandyto. No jest wroga, spoko, spoko. Dobra, 1000 dochodu to mnie jest średnio cieszy. Słuchaj, Sendai, rozbiłem ci armię. Cyk, rozejm. Kurwa, mać, chodź tu, bandyto, i daj mi zawieszenie broni. Ej, irytujesz mnie, bandyto. Oj, irytujesz mnie. Gonić mu tą armię? Ej, ja mu w sumie wszystko rozbiłem. Ej, mu została ostatnia prowincja. I ten bandyta nie chce zawieszenia broni? Zanim coś tam ma. Mógłbym olać tę armię. Mogę olać tę armię, patrzcie. Olejemy tę armię. Idą dwa oddziały. Się dalej rekrutujemy. Jeżeli została mu ostatnia prowincja, to ja tam idę. No tak, bo oni tak ponoszą matryszyn, jak tutaj stoją, bo tej osady mi nie zdobędą tymi śmieciami, no nie ma szans. Poczekamy tę jedną turę, za ile tam dojdziesz? Za raz, dwa, za dwie tury. No dobra, to idziemy na Ugo w takim razie. Poczekaj, tu wejdź na uzupełnienia. Wy się rekrutujcie cały czas. Więcej, kurde, plepsu, znaczy milicji, piechoty. I wiecie co, tutaj wam podziękuję za uwagę. Łapka w górę, soczysty komentarz. Widzimy się już jutro. Może z działami? Za jedną turę będą działa, super. Technologia za trzy tury, technologia, to wszystko zrobione, zrobione. Coś mogę zrobić jeszcze z Rodem? Zmiana w oparcia to raczej nie. To jest nasz wąsacz. Wierne prowincje 49 na 52. Kontrolowane prowincje kluczowe, łącznie kontrolowanych prowincji. Nie wiem o co chodzi, ale zgadzam się. To co, łapka w górę, soczysty komentarz. Widzimy się jutro, cześć, macie się, na razie.